Onlara maşaka derime sak. Onlara kodereme sekereme santo. Onlara koreme sakvareme santo. Jak chcecie usłyszeć, jak działa diabeł, to usłyszcie tą muzykę. On chce cały czas zagłuszać wasze myśli. On chce cały czas zagłuszać to, co macie w środku, w swoim sercu. On dba o to, żebyście byli w wiecznym chaosie i w wiecznym hałasie, żebyście nie usłyszeli głosu, który mówi do was wewnątrz waszego serca, a wewnątrz serca macie pragnienie prawdziwego Boga, doświadczenia Jego mocy, doświadczenia Jego miłości. Ale dopóki nie wyłączycie tych wszystkich zagłuszaczy, tego wszystkiego, co zagłusza wasz wewnętrzny głos, wasze wewnętrzne pragnienie, dopóty nie usłyszycie, przystań dzisiaj i zobacz, że Bóg jest. I zobacz, że On jest. Wejrzyj dzisiaj w siebie i zobacz, co masz w środku, że w środku masz pragnienie zaspokojenia, masz pragnienie miłości, masz pragnienie bycia bezpiecznym i kochanym, masz pragnienie, tylko dopóki zagłuszasz się różnymi rzeczami na zewnątrz, to pragnienie nie dochodzi do głosu. To wszystko jest dla ciebie zakryte, ponieważ diabeł właśnie robi chaos wokół ciebie. On powoduje, że człowiek jest w wiecznym hałasie i nawet się nie wyciszy i nie przystanie. Ale chcę ci powiedzieć, że jest czas, właśnie jest czas, kiedy za chwilę Jezus wraca i to jest ten czas, kiedy możesz oddać Mu życie, kiedy możesz zdecydować o swojej przyszłości, o swoim życiu, czy chcesz żyć prawdziwie, czy chcesz być zagłuszony, czy chcesz tylko przeżywać od pierwszego do pierwszego, czy chcesz tylko w jakiś sposób Ja łamię teraz każde przekleństwo, które jest wypowiadane. Ja łamię teraz każde słowo, każde bluźniercze słowo jest teraz złamane przez moc krwi Jezusa. Ja nakładam krew Jezusa Chrystusa na każdy umysł, na każde emocje, na każdego człowieka, który przychodzi tędy. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za siłę Twojego Królestwa, za moc zmartwychwstania, za moc zmartwychwstania. Dziękuję Ci, Jezus, za to, że Ty zmarłeś za nas, że Ty oddałeś swoje życie za każdego człowieka, że tak ukochałeś każdego człowieka, że umarłeś za niego, oddałeś swoje życie. W Twoich ranach i Twoich ścięciach jest dzisiaj uzdrowienie. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Ty umarłeś za każdego, za tych chłopaków też. Ja dziękuję Ci za ich życie. Ja dziękuję Ci za ich życie. Ja teraz okrywam ich krwią Jezusa Chrystusa. Ja ustanawiam, że oni oddadzą swoje życie Tobie. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Ty ich tak pokochałeś, że oddałeś swoje życie za nich. Dziękuję Ci, Ojcze, za to. Wywyższam Twoje święte imię teraz. Dziękuję Ci, że Ty zakosztowałeś ich śmierci, aby
oni mogli wybrać życie. Dziękuję Ci, Ojcze, za to. Wywyższam Twoje święte imię. Dziękuję Ci za to, że wziąłeś każdą chorobę, każdą niemoc na swoje ciało, aby każdy człowiek mógł przyjąć dzisiaj uzdrowienie. Dziękuję Ci, że Ty tam byłeś oddarty z każdej doby, ze swojej godności, oddarty ze wszystkiego. Wziąłeś nasz wstyd na siebie, abyśmy my mogli dzielić Twoją chwałę. Dziękuję Ci za życie wieczne, które jest dostępne dla każdego człowieka. Dziękuję Ci, że wziąłeś grzech, że stałeś się tam grzechem, aby każdy człowiek mógł dzisiaj być Twoją sprawiedliwością. Jeśli tylko przyjmie, ja dziękuję Ci za Twoje zbawienie. Dziękuję Ci, że Twoje zbawienie jest, że ono się wykonało na krzyżu. Dziękuję Ci, Ojcze, wywyższam Twoje święte imię. Wywyższam Cię za Jezusa Chrystusa. Wywyższam Cię za Twoją krew. Wywyższam Cię za Twoją śmierć i zmartwychwstanie. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Ty jesteś, że Twoja potęga i moc jest dostępna dla każdego człowieka. Chcę Wam powiedzieć, że Jezus jest żywą osobą, że można Go spotkać w swoim życiu, że Bóg nie jest dziadem, który liczy Twoje winy, nie jest w ogóle mściwy. Bóg jest fanem człowieka. Bóg tak pokochał człowieka, że przyszedł tutaj na ziemię jako człowiek, aby wziąć na siebie każdy błąd człowieka. Grzech to jest błąd. Grzech to jest błąd po prostu. To nie jest nic enigmatycznego. Chcę Ci powiedzieć, że Jezus Chrystus jest realny. Spotkałam Go 21 lat temu. 21 lat temu byłam zupełnie inną osobą. Ale On przyszedł do mojego życia na moje zaproszenie. Oddałam Mu swoje życie i zmienił mnie od środka. Nie jestem dzisiaj tą żoną, która zwracała swojego męża. Nie jestem dzisiaj tą kobietą, która zamordowała swoje dziecko. Wszystko zostało mi wybaczone, ponieważ Bóg nie liczy grzechu człowieka. Jego nie obchodzi, że Ty grzeszysz. On wziął wszystko na siebie. Umarł pod ciężarem Twoich win i Twoich błędów. Oddał życie za Ciebie. Kto inny zrobił coś takiego? Kto oddał życie za Ciebie? Kto inny? Dzisiaj chodzisz po tym świecie i czasami Ci się wyrwie o Jezu, a czasami obwiniasz Boga o różne rzeczy, ale chcę Ci powiedzieć, że Bóg nic nie robi na tym świecie. On już wszystko zrobił przez Jezusa Chrystusa. I jeśli człowiek nie ukorzy się przed tym Jezusem, nie odda Mu swojego życia, to nie doświadczy miłości i dobroci Boga, bo tylko w ten sposób możesz Go przyjąć do swojego wnętrza. O to chodzi w Ewangelii, żeby narodzić się na nowo z Bożego Ducha, żeby zacząć żyć w pełni mocy, w pełni miłości, w pełni bezpieczeństwa, w pełni wolności i w pełni zaopatrzenia, bo człowiek sam z siebie jest skończony. Sam z siebie jesteś niewydolny. Sam z siebie jesteś jak laptop, który działa na własnej bateryjce, mizernej bateryjce, a tymczasem jest elektrownia, jest dostęp do potęgi i mocy samego Boga. Nie musisz być niewystarczający na tym świecie. Nie musisz być pusty jak bęben turecki. Możesz być pełny, możesz być zaopatrzony i przede wszystkim możesz wiedzieć, że idziesz do nieba. Możesz wiedzieć, możesz mieć pewność tego, że idziesz do nieba, że nie jesteś potępiony, bo On Cię nie potępił. Jezus, kiedy przyszedł na ten świat, nie potępił żadnego człowieka, ale wziął winę każdego człowieka na siebie. To jest kozak, to jest Bóg, to jest prawdziwy obrońca człowieka, prawdziwy zbawiciel, prawdziwy ratownik. To nie jest ten, który potępia. Ten, który potępia i przez którego dzisiaj jesteś obciążony, to jest diabeł. I diabeł to jest frajer. Tutaj chłopaki śpiewali, że diabeł to jest frajer. I w tym mieli rację. Diabeł jest frajerem. Przegrał.
z Kretesem. Ale dzisiaj, jeśli nie jesteś po stronie tego, który zwyciężył, czyli Jezusa Chrystusa, to trzymasz właśnie z tym frajerem. Nikt nie kibicuje tym, którzy są przegrani. A ty właśnie z nim chodzisz za rękę, jeśli nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi.